Dzisiejsze kazanie z założenia będzie nieco dłuższe niż pozostałe. Dlaczego? Dlatego, że zdarzają się takie tematy czy takie fragmenty, które niosą prostą i oczywistą prawdę, które mam nadzieję stąd wybrzmiewa, a zdarzają się takie fragmenty, które mają w sobie tyle głębi i tyle prawdy, doniosłej prawdy, że skrócenie ich, żeby zmieścić się w tych 30 minutach, byłoby czymś bardzo złym. I mam też pewien dylemat dzisiaj, szczególnie po wstępie brata Jakuba. Trudno byłoby, żeby po kazaniu wszyscy przychodzili i mówili: ale fajne kazanie, bracie Remku. Bo tu bym czuł pewien niepokój, w której grupie tych kaznodziei się plasuje. Tych, którzy mówią to, co ucho łechce, czy tych, którzy mówią prawdę. Ale seria, którą chciałbym, żebyśmy dzisiaj zaczęli, bo zaczniemy pewną serię kazań o atrybutach Jezusa. O tym, jaki Jezus jest. O tym, jaki jest Bóg. Bo gdybym zadał pytanie, że otwórzcie teraz, kochani, swoje Biblię, które macie na kolanach i znając konkretny werset, podajcie mi jakiś atrybut Boga, że Bóg jest albo Jezus jest i werset, który konkretnie to wskazuje. Potrafilibyśmy? No jest zdania podzielone. No to zadam to pytanie. Bracia i siostry, weźcie proszę Biblię do swoich rąk. Otwórzcie na wersecie, który znacie. Może na kilku wersetach, które znacie i powiedzcie proszę, podajcie przykład tego, gdzie jest stwierdzenie Bóg jest albo Jezus jest. Trudno nam to przychodzi, nie? Ale gdybym powiedział bez wskazywania na konkretny werset, bez odnoszenia się do konkretnego adresu, podajcie mi jakiś atrybut Boga, to, co doświadczyliście w swoim życiu. Bóg jest. Drogą, prawdą i życiem. Dalej. Wszechmogący. Dalej. Sprawiedliwy. Jaki? Miłością. Co więcej? Bóg jest Bogiem. Tak. Litościwy. Zobaczcie, jak nam idzie, fajnie. I jeszcze byśmy mogli wskazywać i wskazywać i wskazywać. I nie wyczerpalibyśmy wachlarzu atrybutów Boga. Ale zawęziłem to, bo gdybyśmy na każdy z tych atrybutów mieli wygłosić serię kazań, no to myślę, że do mojej 80 byśmy mieli wypełnione każdą niedzielę. Ale zawęziłem to do pewnej serii stwierdzeń, gdzie sam Jezus powiedział o sobie: ja jestem. I jeszcze bardziej to zawęziłem, żeby to było tylko z Ewangelii Jana. Więc jeżeli macie ze sobą Nowe Testamenty, bardzo nam się przydadzą. Jeżeli macie ze sobą Stare, to też, bo będziemy się odwoływali do wielu fragmentów. A więc w tej serii poznamy stwierdzenie Jezusa, które mówią: ja jestem. I jako pierwsze ja jestem chlebem życia, chlebem żywota, w zależności od tłumaczenia. Kto wie, gdzie znajduje się ten fragment? A, dobra, jest napisany. To nie ma tego pytania. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 35 werset. I chciałbym zrobić coś teraz, czego jeszcze nigdy nie robiłem. Ale proszę, otwórzcie swoje Biblię i poświęcimy na to 5 minut ciszy i proszę was o przeczytanie rozdziału 6, od początku do wersetu 60. Niech wszyscy otworzą swoje Biblię, jeżeli ktoś nie ma, zapomniał, z tyłu są, ale bardzo mi zależy, żebyśmy wiedzieli, o czym będziemy mówili. Nie prosiłem o to tydzień temu, wybaczcie, jak sami wiecie, było tyle ciekawych wrażeń i zapomniałem o tym, ale bardzo mi zależy, żebyśmy znali zawartość rozdziału 6 od wersetu 35, przepraszam, do wersetu 60. Także poświęćmy na to 5 minut. I przeczytajcie proszę rozdział 6, od 1 do 60. Dobra, większość głów już jest w górze. To ja zacznę mówić, ci, którzy potrzebują doczytać, niech doczytają. Ewidentnie rzuca nam się w oczy ten werset, który jest zaznaczony, w którym werset 35, w którym Jezus stwierdza: ja jestem chlebem żywota, czy życia. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Piękny werset.
Wszyscy znamy go na pamięć. Ja pamiętam z moich lat dziecięcych, kiedy miałem 4, 5, 6 lat, w naszym pokoju wisiał plakat. Taki ciemny, ponury, brązowo-zielony, na którym był bochenek chleba, pod nim jakieś winogrono i właśnie ten werset białymi literami napisany. To jest pierwszy werset z dzieciństwa, który pamiętam. Jezus jest chlebem żywota, chlebem życia. Piękny werset, ale trochę enigmatyczny, szczególnie jeśli spojrzymy na całość fragmentu, który przeczytaliście, bo jest on wielowątkowy, wiele wydarzeń. Tak? Zobaczcie, tłem tego stwierdzenia jest nakarmienie 5000. Tam był chleb i tu był chleb. Jezus na początku tego rozdziału dokonuje cudu, karmi 5000 mężczyzn plus kobiety i dzieci. Potem na koniec tego karmienia przeczytaliśmy, że chcieli wziąć Jezusa siłą i uczynić go królem. Potem czytamy, że Jezus ich zostawił i poszedł na drugą stronę Galilei, a ci poszli za nim nawet na drugą stronę. Po czym czytamy pewną mowę, gdzie Jezus jakby oskarżył ich o chodzenie za nim tylko po to, żeby zaspokoić swoje puste brzuchy. I następnie skoncentruje swoją mowę właśnie na sprawach duchowych. I w tejże mowie znajduje się ten werset. Ale co oznacza chleb? I o tym za chwilę. Mam kolejne pytanie. Dzisiaj będzie dużo pytań. Czy możecie mi powiedzieć, co to za banknot? Nie, to nie jest polski, to nie są złotówki. Jaka to jest waluta? Euro. Bardzo dobrze. Co to jest za waluta? Frank szwajcarski. Super. A co to jest za waluta? Złotówki. Pięknie. A co to jest za waluta? Nie, to nie jest dolar. Nie, to nie jest polski banknot. Bardziej na północ. Korona norweska. Mhm. A co to jest za banknot? O, tak z Waszyngtonem. To jest Waszyngton? Dolar amerykański. Powiedzcie mi, w jakich krajach dokonam zakupu używając euro? We wszystkich krajach świata? No nie, w europejskich. W jakich krajach dokonam zakupu używając franka szwajcarskiego? A w Rosji? Raczej nie. W jakich krajach dokonam zakupu używając złotówek? W Chile? No nie, bym musiał pójść do kantoru, tak? Tak samo z koroną norweską. Załóżmy we Włoszech. Dokonam zakupów? No nie. I tak samo, no dobra, dolar to może już jest bardziej uniwersalny, ale w niektórych krajach bez wymiany, nie, w Polsce na przykład za dolary bym nie zrobił zakupów, prawda? A powiedzcie mi, i tak jak patrzymy na te waluty, one są przynależne do jakiegoś regionu, do jakiegoś kraju, do jakiegoś ustroju. Nie są towarem uniwersalnym na całym świecie. Pamiętam z dzieciństwa, że kiedy jako dzieci coś zepsuliśmy, nasz tata podchodził załamany i mówi: tyle worków cementu bym za to kupił, a wyście to zniszczyli. Mój tata przeliczał wszystko na worki cementu. To była jakaś dla niego waluta uniwersalna. Ale pamiętam też mamę i babcię, które mówiły: tyle bochenków chleba by za to było. I jeśli spojrzeć na wszelkie kontynenty, każdą walutę da się przeliczyć na bochenki chleba. Chleb był towarem uniwersalnym. Handlowano nim, wytwarzano go, sprzedawano, czy wymiana barterowa, towar za towar, od początków. Każdy kraj na świecie ma jakiś walutę czy towar uniwersalny. Każdy kraj czy region ma jakąś formę chleba. Już w starożytności robiono chleb. Chleb był znajdywany skamieniały w wielu wykopaliskach archeologicznych. Chleb był związany z życiem, zdrowiem, pożywieniem i dobrobytem. To był ten waluta uniwersalna, towar uniwersalny. Stąd Jezus użył tego obrazu, poniekąd nawiązując do nakarmienia 5000. Ale użył tego obrazu do określenia, pokazania czegoś uniwersalnego. Co więcej,
Nie wziął bochenka chleba i bardzo, uwierzcie mi, chciałem mieć tu dzisiaj bochenek chleba, ale wszystkie były krojone albo zamrożone. Jezus bierze ten bochenek i nie mówi, słuchajcie, to jest bochenek chleba, wszyscy wiecie, jak wygląda, wszyscy wiecie, jak smakuje, może poza Eweliną. I to jest bochenek chleba. Bezglutenowcy no, niestety nie mogą poznać tego pięknego smaku, tego aromatu mąki pieczonej, okraszonej makiem, tudzież słonecznikiem, posmarowanej masełkiem i jeszcze czymś tam. Prawda? Wszyscy to znamy. Jest to uniwersalne dla całej ludzkości świata. Ale Jezus użył pewnej konstrukcji zdania, która burzy nam cały światopogląd o chlebie. Powiedział, ja jestem chlebem. Nie wziął bochenka chleba, powiedział, to jest bochenek chleba, tylko powiedział, ja jestem chlebem. I to było coś bardzo dziwnego. Bo gdyby stanął taki Remek, powiedział, jestem bagietką. No to bez sensu. Nie ma to żadnego przełożenia. Od razu musimy mówić, dobra, on do czegoś nawiązuje, coś ma na myśli, coś chce zobrazować, coś chce zilustrować. O czymś mówi, o czymś tak uniwersalnym, że ci, którzy wiedzą, jak wygląda bagietka, od razu zrozumieją. Jezus używa tego stwierdzenia, ja jestem chlebem żywota. Jestem tym uniwersalnym. Jestem tym, którzy znają i powinni znać wszyscy. Co więcej, robi to jako bardzo roszczenie takie wyłączne. Co przez to rozumiem? Że tego rodzaju chleba nie dostaniemy nigdzie indziej. A my, czy pojedziemy do piekarni X, Y, Z w Zduńskiej Woli, ten chleb będzie smakował podobnie. Czy pojedziemy do Zimbabwe, do Rosji, Japonii, Chin, ten chleb będzie smakował podobnie. Może poza Wielką Brytanią, ale chleb smakuje podobnie. A Jezus mówi, nie, tego rodzaju chleba, którego ja daję, ten chleb, ja jestem chlebem, on nigdzie takiego nie dostaniesz. I jest wiele takich stwierdzeń, które Jezus stwierdza coś bardzo roszczeniowo, coś bardzo na wyłączność. Na przykład w Jana 14,6 mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Jest to bardzo roszczeniowe stwierdzenie, szczególnie, że mówi ja jestem i nikt inny nie może. Mógłby powiedzieć, jest wiele dróg, jest wiele prawd, jest wiele żyć i jest wiele dróg do Ojca. Ale Jezus tak nie mówi. Mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie ma innej drogi, nie ma innego sposobu, jak tylko przeze mnie. Bardzo roszczeniowe powiedzenie, bardzo roszczeniowe stwierdzenie. Co więcej, powiedział też, że jest Synem Bożym. Czy wszyscy mogą powiedzieć, że są synami Bożymi? No każdy może powiedzieć, ale to będzie nieprawda. A Jezus to powiedział i to była prawda. W innym fragmencie Jan Chrzciciel o nim zapisał, to jest Syn Boży. I to też było bardzo roszczeniowe stwierdzenie. Jezus też w innym fragmencie, też w Ewangelii Jana, powiedział, że kto mnie widział, widział Boga. Widział Ojca. Czy taki Remek odważyłby się to powiedzieć? Czy Jakub, czy Pierrot, czy brat Mirek? No, chcielibyśmy, żeby nasze życie odzwierciedlało charakter Boży, ale jesteśmy grzesznikami i tak nie jest. A Jezus miał na tyle roszczeniową postawę, że coś takiego powiedział. Co więcej, Piotr o Jezusie, pisząc w Dziejach Apostolskich 4,12, powiedział, że nie ma w żadnym innym zbawienia, bo nie ma pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. To jest dopiero roszczeniowe, bardzo ekskluzywne. Tylko o Jezusie i tylko Jezus mógł coś takiego powiedzieć. Nie da się tych wypowiedzi Jezusa pogodzić z wypowiedziami innych religii, które twierdzą, że Jezus był tylko dobrym człowiekiem. Nie. Jest wielu z ludzkiego punktu widzenia dobrych ludzi, ale tylko Jezus mógł stwierdzić, że jest chlebem żywota, że jest Synem Bożym, że jest prawdą, drogą i życiem i nie ma innej drogi. A więc to stwierdzenie nie było zwykłym stwierdzeniem o jedzeniu, ale to było pokazanie Jego tożsamości. W końcu Jezus też powiedział, że nie nazywajcie się panami, bo jeden jest tylko waszym mistrzem, Chrystus. No to dopiero było bardzo butne, można by powiedzieć, stwierdzenie, gdyby nie było prawdą. Ale ono było prawdą i tylko Jezus mógł je wypowiedzieć.
Czy Izajasz o nim napisał, że narodziło się dziecię Boże? Tylko do niego mogło się to odnosić, a nie do wszystkich ludzi. Jest tylko jeden mistrz, jeden Pan, jeden Zbawiciel, jeden Bóg. On jest Jezusem Chrystusem, Mesjaszem, Pomazańcem i tylko On jest chlebem życia. Nikt z nas nie odważyłby się czegoś takiego powiedzieć. Ale co w tym kontekście oznacza chleb? No bo tego też musimy to wyjaśnić. No bo można powiedzieć, o fajnie Jezus powiedział, nawiązał o tym chlebie, wszyscy wiemy i tyle. Ale to by było takie muśnięcie po wierzchu, jak przejechanie nożem z masłem po pajdzie chleba. Ale tu trzeba się wgryźć, dosłownie i w przenośni. Jezus odnosi się do tego samego, co pokarm. Werset 27. Dlatego zależało mi, żebyście przeczytali cały szósty rozdział. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, lecz o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy, w nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. I do tego nawiązuje Jezus, do tego pokarmu odnosi się, mówiąc, ja jestem chlebem żywota. Co więcej, w tym samym wersecie wybrzmiewa to, że tylko Jezus daje życie wieczne. Bo on mówi, ja daję tylko ten pokarm, który jest trwały. Werset 27, 33, 35, 48, 50, 51 podkreślają tę samą prawdę. Sześć razy w tym rozdziale jest ona podkreślona, że tylko, że Jezus jest tylko tym, który daje życie wieczne. Przepraszam, że chleb. Chleb jest tylko tym, co daje życie wieczne. Można powiedzieć, ale to jest bez sensu, to jest nieprawda. Przecież jemy chleb, jemy go codziennie, a umieramy. No to już wiemy, że nie chodzi o taki zwykły chleb, nie chodzi o zwykłe jedzenie, że Jezus ma na myśli coś więcej. Mówi, że ten chleb jest jego ciałem, werset 51. I tutaj nam się tworzy problem, nam protestantom. Jeżeli tak po prostu przeczytamy i pójdziemy dalej. Jezus mówi, ja jestem chlebem. I pogłębia nam się ten problem. Werset 35, 48 i 51. Co więcej, w wersecie 49 czytamy, że jest nawiązanie do tej manny, którą Mojżesz dawał ludziom, kiedy byli na pustyni. Więc tutaj mamy jeszcze jakieś powiązanie z tym pokarmem z 27 wersetu, jak i chleb żywota jest powiązany z manną z pustyni. Ale jest pokazany jako kontrast. Nie jako coś tak samego, że to jest tak samo jak manna, ale kontrastujące, że była sobie manna, ale ten chleb żywota jest zupełnie inny. Ten chleb życia, który daje Jezus, którym jest Jezus, jest zupełnie inny. I teraz pytanie, czy ten chleb odnosi się do Eucharystii, do Wieczerzy Pańskiej? Nie. Dlatego prosiłem, żebyśmy przeczytali cały szósty rozdział. Bo czytając kontekst, nie tylko werset 51, widzimy, że Jezus nie o tym mówi. W tym kontekście chlebem jest sam Jezus, tak, ale w tym kontekście żaden opłatek w tabernakulum podczas transubstancjacji nie zamienia się w faktyczne ciało Jezusa i w faktyczną krew Jezusa. O niczym takim tutaj nie ma mowy. W ogóle nie ma mowy tutaj o stole pańskim. Jeżeli cały szósty rozdział zrozumiemy, to wiemy, że chodzi o coś więcej niż tylko kawałek ciała Jezusa. A więc w tym kontekście chlebem jest sam Jezus, to nie bochenek chleba daje życie wieczne, no bo wszyscy jemy chleb i umieramy, ale Jezus daje życie wieczne. Co więcej, jest to nauka o Jezusie, w którą musimy uwierzyć, żeby zostać zbawieni. Mianowicie, że został posłany od Boga Ojca, że zawsze wykonywał wolę Ojca, że reprezentuje Ojca, że nauczał tego, co Ojciec chce, abyśmy usłyszeli, że ta nauka obejmuje fakt śmierci, pogrzebu i zmartwychwstania Jezusa, że to nauczanie zawiera fakt, że ci, którzy wierzą w Jezusa, będą mieli życie wieczne i że jest to nauka, na którą możemy się karmić, aby mieć życie wieczne. A więc nie chodzi tu o bochenek chleba. Chodzi o zobrazowanie Jezusa jako pokarmu, jako tego, w którym jest życie wieczne. Ale skąd pochodzi ten chleb? Bo to też jest ważne pytanie. Dzieci powiedzą, od rolnika, który tworzy, sieje i zbiera zboże, daje do młyna, oni robią mąkę, potem bierze to piekarz, wypiecze chleb, daje do sklepu i pani sprzedawczyni kroi i sprzedaje, mama robi kanapkę, albo tata robi kanapkę i jemy. Nie.
Tak, to jest prawda, ale nadal nie o tym chlebie mówimy. Po pierwsze, ten chleb pochodzi z nieba. I to wybrzmiewa w tym szóstym rozdziale, kiedy jest skontrastowany, czy w odniesieniu do tej manny, która pochodzi z nieba. Co więcej, manna była tym, czym Bóg karmił dzieci Izraela podczas wędrówki po pustyni. Tak? Jeżeli ktoś ma Stary Testament, w drugiej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Wyjścia, 16 rozdział, wersety 14 i 15 mówią wyraźnie, że kiedy podniosła się rosa, która leżała, oto na pustyni leżała mała, okrągła rzecz. Manna. I zgodnie z żydowską tradycją istniała druga tradycja, że kiedy przyjdzie Mesjasz, przywróci cud manny. Tak więc ludzie porównują chleb, o którym mówi Jezus, do manny, bo mieli taką obietnicę, bo tego się spodziewali. Odnoszą też to do psalmu 78, werset 24, który mówi, że chociaż rozkazał obłokom z góry i otworzył drzwi nieba i spuścił na nich deszcz manny do jedzenia i dał im chleb nieba. Także tego oczekiwali, także tego rozumieli. Ten chleb z nieba był czymś, o czym wiedzieli. Ale Jezus mówi w naszym, w wersecie 32, szósty rozdział, werset 32. Wtedy rzekł im Jezus, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. I teraz jeżeli spojrzymy, że rozumiemy to w kontekście Jezusa, to chodzi o Jezusa. Ale jeżeli nadal powiemy sobie na to pytanie, skąd pochodzi ten chleb, jeśli mowa o Jezusie, to Jezus pochodził z nieba. A więc skąd pochodzi chleb? Z nieba, ale chleb też pochodzi od Ojca, co też wybrzmiewa w tych wersetach. Jezus koryguje myśli ludzi dotyczące tego, skąd pochodzi ten chleb. Tak? Werset 30 i 31. Rzekli do Niego, jaki więc znak uczynisz, abyśmy widzieli że i uwierzyli Tobie, jakie dzieło wykonujesz? Ojcowie nasi jedli manny na pustyni, jak napisano, chleb z nieba dał im, aby jedli. I werset 32 mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Mojżesz nie dał wam tego chleba z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Nawet manna nie pochodziła od Mojżesza, ale od Boga. Ale oni nie chcieli tego dojrzeć. Byli zbyt skupieni na ludziach. A więc Jezus mówi, że to jest prawdziwy chleb. Nauka Ojca i że to tylko On, Jezus, był jedynym, przez którego ta nauka przyszła. To wybrzmiewa jak dotąd. Że nie chodzi o zwykły bochenek chleba. Nie chodzi o ciało Jezusa. Ale Jezus, jako cały Jezus, jest tym uniwersalnym pokarmem i nauka Ojca, i że tylko On, Jezus, był jedynym, przez którego ta nauka przyszła. Co więcej, wersety 37 do 39. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, którego do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełnić wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił w dniu ostatecznym. Wszystko, co Jezus miał, miał od Ojca. Chleb pochodził od Ojca, Jezus pochodził od Ojca. I więcej, nawet Ojciec, Bóg prowadzi do Jezusa. I zanim możemy poznać Jezusa, musimy uwierzyć, że istnieje Bóg. Paweł mówi, że ludzkość nie ma w tym względzie wymówki, w pierwszym rozdziale listu do Rzymian, że nie ma żaden człowiek wymówki do tego, żeby nie chcieć poznawać Boga. I Jezus nie stara się czynić własnej woli, ale czyni wolę Ojca. Też to wybrzmiewa i jest wiele fragmentów, które nam to pokazują. Zawsze robił te rzeczy, które podobają się Ojcu. Rozdział 8, połowa rozdziału 8 nam to pokazuje. Co więcej, jest wolą Ojca, aby zbawieni zostali oddani Jezusowi i zmartwychwstali w dniu ostatecznym. W pierwszym liście do Tymoteusza, nie w drugim, ale w pierwszym liście do Tymoteusza, otwórzcie proszę czwarty rozdział, werset 16. Pierwszy list, tutaj sobie zaznaczcie ten nasz szósty rozdział, ale idziemy do pierwszego Tesaloniczan. Nie, przepraszam, Tesaloniczan miał być. Pomyliłem się. Chodzi o pierwszy list Tesaloniczan, czwarty rozdział.
I werset 16. 1 Tesaloniczan 4,16. I tam czytamy tak. Albowiem sam Pan z okrzykiem, głosem Archanioła i trąbą Bożą zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Sam Pan najpierw z trąbą zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie, tak, który się pojawia, zstąpią jako pierwsi. Czy wracamy do Ewangelii Jana. Rozdział wcześniej, 5 rozdział, mówi, że bo jak ojciec ma życie w sobie, tak dał synowi, aby miał w sobie i dał mu władzę sądzenia, bo jest synem człowieczym. Nie dziw się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą jego głos i wyjdą ci, którzy czynili dobrze, aż do zmartwychwstania, ci, którzy czynili zło, aż do zmartwychwstania potępienia. Ale zobaczcie, to jest 5 rozdział 26-29. Bo jak ojciec ma życie w sobie, tak dał synowi. Jezus jest Synem Bożym. Jezus jest chlebem życia. Jezus jest życiem. Syn jest życiem. Wszystko nam się klei, wszystko nam się wiąże. Co więcej, Jezus mówi o sobie tak. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Jest napisane u proroków i wszyscy będą nauczani od Boga, kiedy ten, kto usłyszał i nauczył się od Ojca, przychodzi do mnie, żeby ktokolwiek widział Ojca, z wyjątkiem tego, który jest z Boga, widział Ojca. Wersety 44-46, też przed chwilą przeczytaliśmy. Nikt nie może go przyjść do mnie, jeżeli go wpierw nie pociągnie Ojciec. Skąd pochodzi chleb? Skąd pochodzi Jezus? Od Ojca. Nie jest tworem historycznym, nie jest tylko postacią historyczną, jakąś oderwaną od kontekstu świata, ale Jezus jest Synem Bożym. Ojciec przyciąga ludzi do Jezusa, robi to poprzez nauczanie. Sam Jezus jest z Ojca i jedynym, który widział Ojca. Też to mówi w tym naszym rozdziale. A więc ma wyjątkową pozycję, aby objawić nam, ludziom, wolę Ojca w tym zakresie. I chleb życia, prawdziwy chleb, żywy chleb, pochodzi od Ojca. Zobaczcie, jak to wszystko się klei, ale trzeba przeczytać cały 6 rozdział. A więc chleb pochodzi z nieba, chleb pochodzi od Ojca i chleb pochodzi też od Jezusa. Zobaczcie, Jezus mówi, to jest dzieło Boże, abyście wierzyli w Tego, którego posłał. Werset 29. W kogo? W Jezusa, w Syna Bożego. Czy werset 35 mówi wprost, ja jestem chlebem żywota, ja jestem chlebem życia. Czy mówi też, że kto do mnie przychodzi, nigdy nie będzie głodował, kto we mnie wierzy, nigdy nie będzie pragnął, ten sam werset. Czy Jezus też mówi, werset 47, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne, ja jestem chlebem żywota. Ja jestem chlebem życia. Czy werset 48, ja jestem chlebem życia. Czy werset 51, ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeżeli ktokolwiek spożyje ten chleb, będzie żył na wieki, a chlebem, który dam, jest moje ciało, które dam za życie świata. 51 werset. Czy o tych, którzy w Niego wierzą, Jezus mówi, wskrzeszę Go w dniu ostatecznym. Werset 44. I wszyscy znamy chyba na pamięć Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzył, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A więc to Jezus jest źródłem zbawienia dla całej ludzkości. A więc chleb, ten żywy pokarm, ta żywa nauka pochodzi z nieba, pochodzi od Ojca i pochodzi od Jezusa. Znikąd indziej. Z żadnego innego źródła. Ale co nam daje ten chleb? No bo to też musimy rozpatrzeć. I to także wybrzmiewa wielokrotnie w tymże fragmencie. Werset 33. Co nam mówi? Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu życie. Ten taki zwykły pszenny może daje energię na kilka godzin. Ale ten, o którym mówi Jezus, ten, którym jest Jezus, daje życie. On jest powodem do życia, tak jak pisał Paweł do Filipian, mówi, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem. Chrystus jest chlebem żywota. Czy daje nam rzeczy, których potrzebujemy do życia, jeżeli najpierw go szukamy? Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 33 werset. Królestwa Bożego szukajcie wpierw,
A Bóg zatroszczy się o wszystko, co potrzebujemy. O każdą doczesną sprawę zatroszczy się o nas, o nasz chleb. A więc, co nam daje ten chleb? Daje życie. Co jeszcze? Daje nasycenie. Zobaczcie, 35 werset. Nigdy łaknąć nie będzie, tak? Nigdy nie będzie głodny, zawsze będzie nasycony. Ta sama prawda pojawia się znowu w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 6 werset. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. A więc Jezus jest prawdą i sprawiedliwością. Czy Psalm 107 mówi, albowiem nasyca duszę tęskniącą i duszę głodną napełnia dobrocią. Kto? Bóg. Czy ten sam Jan w tejże Ewangelii, w innym rozdziale, 4 rozdziale mówi, kto pije tę wodę, tak, już wiemy, że to chodzi o rozmowę z Samarytanką, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął, ale kto pije wodę, którą mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą mu dam, będzie w nim studnią wytryskającą do życia wiecznego. A więc Jezus, ten pokarm, który Jezus nam oferuje, nauka, życie, po prostu sam Jezus, powoduje to, że nie będziemy nigdy głodni niczego innego. Nie będziemy nigdy pragnęli jakiegokolwiek innego pokarmu, żeby się dopchać. A więc, co nam daje ten chleb? Życie wieczne, daje nasycenie. Daje życie, daje nasycenie, ale daje też życie wieczne. Zobaczcie, werset 27, werset 40, 47, 51, 54, 58. Wszystkie te fragmenty podkreślają, że w nim mamy życie wieczne, że to on daje życie wieczne. Nikt inny nie daje życia wiecznego. Nikt inny nie może tak o sobie powiedzieć. Wspomniany fragment z 3 rozdziału, 16 werset. Czy nawet znowu Paweł, już teraz w pierwszym liście do Tymoteusza, 1,16 mówi, ale z tego powodu dostąpiłem miłosierdzia, aby we mnie najpierw Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość jako wzór dla tych, którzy odtąd w Niego wierzą do życia wiecznego. W Chrystusie tylko jest życie wieczne. Poprzez Chrystusa, poprzez Niego, co nam daje, daje nam życie wieczne. Co więcej, zapewnia, że będziemy uczestniczyć w zmartwychwstaniu. Zobaczcie, wersety 39, 44 i 54. Trzykrotnie w tym rozdziale Jezus o tym zapewnia, że będziemy uczestniczyli w zmartwychwstaniu. No i znowu piszą o tym zarówno Paweł, jak i Piotr. Paweł do Filipian mówi, abym Go poznał, aby moc Jego zmartwychwstania i wspólnota Jego cierpień były zgodne z Jego śmiercią, jeśli w jakikolwiek sposób przyjdę do zmartwychwstania umarłych. To Paweł. A Piotr mówi, błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według swojego obfitego miłosierdzia zrodził nas do żywej nadziei przy zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. A więc co nam daje ten chleb? Zapewnia, że będziemy uczestniczyć w zmartwychwstaniu. Co jeszcze? Oddaje nas pod opiekę Ojca. Zobaczcie, wersety 32, 37 do 39 i 44 do 46 podkreślają nam tę myśl, że oddaje nas pod opiekę Ojca, że nie jesteśmy już sierotami, ale mamy najlepszego Ojca, najlepszego opiekuna, jakiego można mieć, Boga Ojca. Co jeszcze daje nam ten chleb? Stawia nas w społeczności z Synem. Werset 56. Nie jesteśmy sami, jesteśmy częścią społeczności z Jezusem Chrystusem, jesteśmy częścią społeczności z Jego ciałem, z Jego Kościołem. Jan pisze o tym tak w pierwszym liście. To, co widzieliśmy i słyszeliśmy, oświadczamy wam, abyście i wy społeczność z nami mieli, a zaprawdę nasza społeczność z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. Czy w tej Ewangelii, ale w 14 rozdziale, Jan pisze, że kto zna moje przykazania i przestrzega ich, ten miłuje mnie i kto mnie miłuje, będzie umiłowany przez Ojca mojego i będę go miłował i objawię mu się. Słuchanie nauki, czy życie według nauki Jezusa, życie w Nim, karmienie się Nim powoduje to, że będziemy mieli społeczność z Synem i społeczność z Ojcem. Pozwala nam to żyć z Jezusem. Zobaczcie, 57 werset. Przypomnijmy go. Jak mnie posłał Ojciec, który
żyje, ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. A więc pozwala nam żyć z Jezusem. Zarówno w tym życiu, bo żyjemy dzięki Niemu, kiedy uznajemy, że ma odpowiedzi na wszystkie życiowe pytania, jak i w życiu tym późniejszym, w życiu wiecznym, wieczności. Tak? Słynny fragment Pawła z pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdziału. Albowiem jak wszyscy w Adamie umierają, tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Albo znowu, ten sam autor, ale w innym liście mówi, w tym objawiła się miłość Boga do nas, ponieważ Bóg posłał swojego jednorodzonego Syna na świat, abyśmy mogli przez Niego żyć. A więc podsumowując, co nam daje ten chleb? Daje życie wieczne, daje nasycenie, daje życie wieczne, zapewnia, że będziemy uczestniczyć w zmartwychwstaniu, oddaje nas pod opiekę Ojca, stawia nas w społeczności z Synem, pozwala nam żyć z Jezusem. Te wszystkie prawdy zawierają się w tym szóstym rozdziale, nawiązując do Jezusa jako uniwersalnego pokarmu, jedynego pokarmu, którym potrzebujemy się karmić. I teraz na koniec pytanie, no to co my robimy z tym chlebem? W wielu domach jest tradycja, że okruszków czy niezjedzonego chleba nie wolno wyrzucać do śmietnika. W innych domach jest taka tradycja, że dopóki ostatni kawałek chleba nie zostanie zjedzony, nie można odejść od stołu. Jakkolwiek wspólnym mianownikiem jest to, że nie marnujemy, nie marnotrawimy chleba. Ale zacznijmy od początku. Co robimy z tym chlebem? Musimy o niego zabiegać. Zobaczcie, 27 werset, co nam mówi. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm życia wiecznego, który wam da Syn Człowieczy, na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Co mamy robić? Mamy zabiegać o ten pokarm. Jeżeli mówimy o kontekście Jezusa, jeżeli mówimy o kontekście Jego nauki, o kontekście Pisma Świętego, to mamy zabiegać o to, żeby móc poznawać Boga, żeby móc przebywać z Chrystusem, żeby móc poznawać Chrystusa, poznawać Jego wolę. Co to znaczy? Że mam zabiegać o to, żeby poznawać Jego naukę, poznawać Jego Słowo. Nie gdzieś tam przypadkiem albo zmuszony, żeby przeczytać Biblionerów, albo pastor na kazaniu zmusił, żebym w końcu przeczytał szósty rozdział. Nie, mam zabiegać o to. Tak jak zabiegam o wizytę u lekarza, tak jak zabiegam o względy swojego współmałżonka, tak jak zabiegam o podwyżkę w pracy czy lepszą ocenę w szkole, staram się bardzo. A więc zabiegaj o pokarm, który nigdy nie ginie. I tutaj widzimy lekcję kontrastu tego pomiędzy tym, co materialne, a tym, co duchowe. Dlatego prosiłem, żebyśmy przeczytali szósty rozdział. Zaczyna się od rzeczy materialnych i dopiero Jezus później naucza o rzeczach duchowych. Mamy pracować dla duchowości, bo to jest wieczne. W Ewangelii Mateusza czytamy słowa Jezusa, które mówi: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza psują i gdzie złodzieje przebijają, wkradają się i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie psują i gdzie złodzieje nie kradną, bo gdzie Twój skarb, gdzie skarb Twój, tam i Twoje serce. A więc mamy zabiegać o pokarm, który nigdy nie ginie, o życie wieczne, o znajomość Jezusa, nauk Jezusa, bo wszystko inne jest doczesne. Zginie, przeminie, złodziej ukradnie, pożar zniszczy, inflacja zabierze. Co więcej, co robimy z tym chlebem? Mamy uwierzyć w tego, którego posłał Ojciec. Werset 29. To jest dzieło Boże. Wierzyć w tego, którego On posłał. Po pierwsze, Jezus powiedział, że to jest dzieło Boże. Czyli to nie jest jakiś wymysł, nakaz człowieka Jezusa, że mamy wierzyć Bogu, tylko jest to dziełem Bożym. Wierzyć w Jezusa. Paweł do Kolosan pisał, że głęboka i trwała wiara w tego, którego posłał Bóg, doprowadzi nas do zrobienia tego, co Jezus powiedział. Wiara w Jezusa oznacza w tym kontekście uznanie Jego autorytetu nad naszym życiem. I wszystko, co mówimy lub robimy, ma być zrobione w Jego imieniu. Że wszystko czyńcie w imieniu Jezusa Chrystusa.
I zobaczcie, jak wiele rzeczy to wykreśla z naszego życia. Bo to wykreśla plotkę, wykreśla bluźnierstwo, wykreśla złe słowa, wykreśla poniżenie, wykreśla odrzucenie. No bo nie możemy tego robić w imieniu Jezusa. A więc co robimy z tym chlebem? Mamy słuchać i uczyć się Ojca. Werset 45. Napisano bowiem u proroków, i będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. Mówi Jezus. A więc mamy słuchać i się uczyć. A nie słuchać i wyjdziemy z kazania, wyjdziemy z nabożeństwa i ktoś zapyta, a o czym było kazanie? Nie wiem, było za dużo wątków. O chlebie było. I o banknotach. I o Jezusie. To jest uniwersalna odpowiedź. O czym było kazanie? O Jezusie. A więc mamy słuchać i uczyć się Ojca. I tak właśnie naucza Bóg, że znamy prawdę poprzez wytrwanie w Słowie Bożym. Ta sama Ewangelia, dwa rozdziały dalej, rozdział 8, wersety 31-32, czytamy: wtedy rzekł Jezus do tych Żydów, którzy w Niego uwierzyli: jeśli wytrwacie w moim Słowie, to naprawdę będziecie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, wyzwoli, uwolni. Co więcej, jeżeli poznamy prawdę, jeżeli będziemy uczyli się Ojca, to będziemy wolnymi. Ale nie na tym koniec. W 14 rozdziale tej samej Ewangelii, werset 10. Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie mówię od siebie, ale Ojciec, który we mnie mieszka, czyni to, robi to. A więc mamy się uczyć słów Jezusa, bo to są słowa Boże. Z kolei w 7 rozdziale, czyli jeden rozdział dalej od tego naszego dzisiejszego, wersety 16-17. Jezus odpowiedział im i rzekł: moja nauka nie jest moją, ale ta, tego, który mnie posłał. Jeśli ktoś będzie czynił Jego wolę, będzie wiedział o tej nauce, czy jest od Boga, czy też mówi od siebie. Innymi słowy, jeżeli będę znał Boże Słowo, będę w stanie rozróżnić, czy ten, który wychodzi za kazalnicę, mówi coś od siebie, czy mówi Boże Słowo. I na tej podstawie będę mógł albo nazbierać sobie tych nauczycieli, którzy uchołę chcą, bo mają wiele wyświetleń na YouTubie, albo są fajni, przystojni, ale będę wybierał tych, którzy głoszą prawdziwie Boże Słowo, nieważne jak trudne, albo jak bolesne, bo one było. Bo jest prawdą. I jest Bożym Słowem. Ewangelia jest mocą Boga, tak? Paweł pisze w liście do Rzymian 1,16, a bowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą w zbawieniu każdego człowieka. Aby się jej uczyć, musimy znać znaczenie oraz musimy jej się uczyć. I tak wiele razy nie dowiadujemy się, czego Bóg nas uczy. Tak wiele razy przegapiamy, bo kaznodzieja, który wychodzi tak tylko po wierzchu, bo chce się zmieścić w 30 minutach. A znowu czytamy słowa Jezusa. Dwa rozdziały dalej, 8 rozdział, 43 werset. Dlaczego nie rozumiecie mojej mowy? Dlatego, że nie słuchacie słów moich, nie słyszycie tego, nie dociera do was, co mówię. Albo nie słuchacie tego, co mówię. Przychodzi ktoś, staje za kazalnicą, a my w telefonach, zamyśleni, rysujemy, czytamy książkę. Po prostu się nudzimy. A i tak bywa. I wielkim zaproszeniem, jakie Jezus oferuje, jest, abyśmy dowiedzieli się o Nim więcej. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 28-29 werset, mają wspólną myśl, która mówi: przyjdź do mnie, mówi Jezus. Przyjdźcie do mnie. Po co tu przychodzimy w niedzielę? Bo fajny ogień? Dobra kawa? Koleżanki, koledzy? Bo trzeba się odhaczyć, bo pastor robi listę obecności? No nie. Przychodzimy tu, bo jesteśmy posłuszni Bogu, który mówi: przyjdź do mnie. A więc co robimy z tym chlebem? Mamy o niego zabiegać. Mamy uwierzyć w tego, w którego posłał Ojciec. Mamy słuchać i uczyć się tego Ojca. I po czwarte, mamy spożywać ten chleb,
A jedzenie tego chleba to poznawanie Jezusa. Już myślę, że to wybrzmiało wielokrotnie dzisiaj. To nie jest pyszna pajda ze smalczykiem, ogóreczkiem, jakąś kruszoną cebulką na ciepło i do tego coś tam jeszcze, nie wiem, jakiś schabowy. Nie. Choć może to dobre, ale na krótką metę. Jedzenie chleba to poznawanie Jezusa. Werset 51 i 58. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli ktoś spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki, a chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za życie świata. I 58. To jest chleb, który z nieba zstąpił, nie taki, jaki jedli ojcowie i poumierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. A więc mamy to robić. Mamy poznawać Boga, tak? I tutaj odniesienie do drugiego listu do Tymoteusza, drugi rozdział, 15 werset. Drugi do Tymoteusza, 2:5. Bo nawet jeśli ktoś... Tak, drugi... 2:15, no właśnie, wiedziałem, że mi nie brzmi. 2:15. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który należycie wykłada słowo prawdy. Aby je wykładać należycie, trzeba je znać należycie. Trzeba być tym wypróbowanym pracownikiem, wypróbowanym sługą, który naprawdę się stara, żeby dobrze służyć swojemu Bogu. Czyli ucz się, aby móc uczyć dalej. Czy może nawet mamy być jak... mieszkańcy Berei to Berianie, Berejczycy, no jakkolwiek. Mamy być jak ci mieszkańcy Berei, o których czytamy w Dziejach Apostolskich, że byli szlachetniejsi niż ci w Tesalonice, ponieważ przyjęli słowo z całą gotowością umysłu i codziennie badali pisma, żeby je poznać. Czy codziennie czytasz Boże Słowo, żeby je poznać? Co więcej, mamy łaknąć i pragnąć sprawiedliwości, już wspomniany fragment z Ewangelii Mateusza 5:6. Mamy żyć każdym Bożym Słowem, Ewangelia Łukasza 4:4. Czy mamy przedstawiać postawę Jeremiasza, którą znajdujemy, on sam mówi, 15 rozdział, 16 werset. A Twoje słowa zostały znalezione i zjadłem je, a przyjąłem je, a Twoje słowo było dla mnie radością i radością mojego serca. Jestem nazwany Twoim imieniem, Panie Boże Zastępów. Przyjąłem, zjadłem, były radością mojego serca. Pomimo tego, że mówiły prawdę o mnie samym, mówiły prawdę o Bogu, to były mi radością. Karmiłem się codziennie, nigdy smak mi się nie przejadł, nie kombinowałem, jak tu nie jeść twardych skórek, ale przyjmowałem i jadłem takim, jakie ono jest. Czy psalm 119, nasz ulubiony, bo najdłuższy, mówi tak w 102 wersecie. Jak słodkie są słowa Twoje według tego smaku, jak słodsze, są słodsze niż miód w ustach moich, Twoich. To jest nauka Chrystusa, to jest ten chleb, który prawdziwy jakby nie był, obnażający prawdę o mnie samym, będzie dla mnie słodyczą i radością. Werset 54, już na sam koniec. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. To nie jest poradnik, jak zostać wampirem i kanibalem, bo już wiemy, że nie o tym Jezus mówi. Nie ma to nic wspólnego z przemianą, transubstancjacją, tak to się nazywa. Zamiana opłatka i wina w ciało i chleb. Co powiedziałem? W ciało i chleb. Dobrze, w krew. Po pierwsze mamy żyć życiem Chrystusa, odzwierciedlać Jego charakter, uczyć się Jego, poznawać Go i to samo odzwierciedlać w naszym życiu i więcej nauczać kolejne pokolenie. Za to jesteśmy odpowiedzialni. Musimy zauważyć też, że w tym naszym 6 rozdziale to nie jest jednorazowa czynność. To nie jest tylko raz w życiu, ale przez całe życie mamy tak czynić. Jezus powiedział, że mamy
że musimy iść za Nim, tak? Ewangelia Mateusza 16, 24-25 mówi, wtedy rzekł Jezus do swoich uczniów, jeżeli ktoś chce iść za mną, czy chodzić za mną, niech się zapiera samego siebie, weźmie swój krzyż, czy bierze swój krzyż i niech idzie za mną. Każdy bowiem, kto zachowa życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje, z mojego powodu znajdzie. O tym mieliśmy kazanie 3 tygodnie temu, że to nie jest jednorazowe, ale to jest całe nasze życie. Nauka o Bogu, przyjmowanie tego chleba, przyjmowanie Chrystusa. Co więcej, nie możemy być Jego uczniem, jeżeli tego nie zrobimy. Łukasz pisze o tym w 14 rozdziale 27, że kto nie dźwiga swojego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. Jezus mówi, jeżeli się mnie nie uczysz, jeżeli mnie nie poznajesz, jeżeli nie poznajesz mojego słowa, jeżeli nie żyjesz tym życiem, jeżeli nie bierzesz swojego krzyża, jeżeli nie naśladujesz Jezusa, to nie jesteś Jego uczniem. Jesteś Jego słuchaczem. Co więcej, musimy pamiętać, że jesteśmy ukrzyżowani wraz z Chrystusem. Że to nie jest nam oddzielne, coś nas niedotyczącego. Myśmy wraz z Nim zostali ukrzyżowani. Jesteśmy nowym stworzeniem, które żyje po to, żeby się podobać naszemu Bogu. Paweł do Filipian, że z całą śmiałością, jak zawsze, tak teraz i Chrystus będzie wywyższony w moim ciele, czy to przez życie, czy to przez śmierć. Chrystus jest najważniejszy, nawet gdyby miało się to skończyć śmiercią tego ciała. Ten sam autor w liście do Galacjan 6,14 mówi, ale nie daj Boże, abym się chlubił z wyjątkiem krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat został dla mnie ukrzyżowany, a ja dla świata. Liczy się tylko Chrystus. A więc co robimy z tym chlebem? Mamy o niego zabiegać. Codziennie. Mamy wierzyć w tego, którego posłał Ojciec, bo to On jest tym chlebem. Mamy słuchać i uczyć się Go. I mamy Go spożywać, przyjmować. Każdego dnia. I podsumowując to wszystko, to musimy pamiętać, że Jezus jest tym wszystkim najważniejszym dla nas. Nie ma nic innego, co by było dobre dla nas i by dawało życie wieczne. Sam Jezus to powiedział i podkreślił to kilkukrotnie. To było wyłączne roszczenie sobie synostwa Bożego, bycie pokarmem uniwersalnym. Jezus został posłany od Boga Ojca. Zawsze wykonywał wolę Ojca. Reprezentował Ojca. Nauczał tego, co Ojciec chciał, żebyśmy słyszeli. Nauka obejmowała fakt życia, pogrzebu i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Nauczanie zawierało fakt, że ci, którzy wierzą w Jezusa, będą mieli życie wieczne i była to nauka, na którą możemy się karmić, aby mieć życie wieczne. I to wszystko jest w Chrystusie, który jest codziennym chlebem. Stąd ta ilustracja, stąd to porównanie. Nie ma nic wspólnego z przemianą i przyjmowaniem Eucharystii, tak rozumianej. Ale chleb życia to Chrystus, Bóg, Jego nauka. Przyjmowanie, naśladowanie, przekazywanie dalej. Karmienie się każdego dnia, wzrastanie w tym i tylko w tym. I to jest cała idea chleba żywota. Tak więc, bracia i siostry, kiedy będziemy głodni, nie mówię tak cieleśnie, bo może ktoś nie jadł dzisiaj śniadania, ale kiedy będziemy głodni, duchowo głodni, nie szukajmy substytutów, nie szukajmy jakichś suplementów, zamienników prawdziwego pokarmu, ale przychodźmy po ten chleb, który daje Jezus. Karmy się tylko tym, bo wszelkie inne prowadzi do śmierci, tylko Chrystus jest tym, który prowadzi do żywota, do życia. Nie ma drugiego takiego, nie ma innego i tylko mamy się karmić nauką Chrystusa, bo Chrystus jest dla nas wszystkim. Zapraszam, powstańmy i zapraszam, wołajmy do Boga, aby zapewnił nam ten pokarm zawsze, żeby zawsze był w centrum naszego życia, żeby zawsze pokazywał nam siebie, przyciągał nas do siebie, uczył nas siebie, aby był po prostu naszym życiem. Zapraszam do modlitwy.